Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj szybki strzał. Szamponik, Black Car Cosmetics. Trzy w jednym. Z woskiem i osuszaczem. To jest ciekawa sprawa. Nie używałem go jeszcze. Pachnie... Kurde. Pachnie miętowo i tak jakbym ten produkt już kiedyś miał. Zobacz jaka barwa. Uuu, ale super. 100 ml na 10 litrów wody, niestety. Ale ogień. Mam nadzieję, że to się będzie pienić i rzeczywiście będzie dostawiać hydrofobowość. Zobaczymy. Końcóweczka. Pstryk. Dobra. Okej. Okay. A, to zostawimy to. A, jeszcze małą rękawicę. Ale to za chwilę. No. Lecimy 10 litrów. Zobaczymy. Tu. O, jakie to brudne. Kurz. Nawierciłem sobie, zobacz, widzisz, mnóstwo dziurek, żeby woda lepiej spływała. O kurczę, ale to będzie piany. Uuu, chyba za dużo. No zobaczymy. Wydajność, no... 100 ml. Słabo. Słabo, słabo, słabo. Gdzie my mamy? Mamy dychę? Nie, mamy połowę, 5. A już jest dobrze, zaraz będzie padać, kurde. Oj. Patrzymy. Gdzie mamy wodę? Tu jest dycha. Ojej, jak on się pieni, słuchaj. Nie wiem, gdzie jest woda. Tu. Dobra, dorzucę myjką. Masakra. Pieni się niesamowicie. Dobra. Okej. Pstryk, pstryk, bierzemy rękawice i badamy teren. Coś czuję, że będzie dobrze. Jeszcze jedna rękawica jest. Badam Chińczyka. Zobaczymy, co on powie na szczeliny. Porównuję go z FX-em. Tu. O, żona przyjechała. Zaraz miniak tu wejdzie. Wjedzie. Fajny zapach, miętowy. Super. Ale zajebiście. Słuchaj, oni mają o tym samym chyba taki miód połączony z miętą. Mają chyba o tym samym zapachu, słuchaj. Osuszacz, Shine Chemicals chyba, nie pamiętam. Ale tak jakbym ten produkt już macał. No, muszę ci powiedzieć, że zapach jest fantastyczny. Zobacz jaka piana. Ciekawe, czy to będzie zostawiać hydro. Poślizg, super. Kurde, no nie wiem co jest 5. Fakt, że wydajność sroga, ja tu czuję, że zimna woda 50 ml zrobi tu fajną robotę. Zobaczmy jak na lakierze. Nie no, słuchaj. Naprawdę bomba. Kurde, ile on kosztuje? Rewelacja. Pies już, Sarunia, już informuje, że ktoś wjeżdża na podwórko, to jest kochana psina. Słuchaj, rewelacyjnie. Piana jest taka, powiedziałbym, że nie za dużo, nie za mało, tak w sam raz. Przy 50 ml pewnie będzie za mało. Wjeżdża miniak. Ten dźwięk mocy diesla 1.6 HDI. Dobra, zobaczymy jak to wypłucze zaraz. Jeszcze jeden panel. Mówię do widzów, ale do ciebie też. Co tam? O! Jak tam dzionek? Głowa przestała boleć? A, teraz będzie buziak. Uśmiechnij się. Co było? Czym tak pachniesz? Potem. Potem? No to ciekawy zapach. Słuchaj, dzisiaj przegraliśmy wszystkie mecze, tacy jesteśmy dobrzy. Wpierdol takie, że głowa mała. Dobra, wracając do szamponu. Słuchaj, naprawdę bomba. Zobacz. Rewelacja. Zapach. Naprawdę taki miodek z miętą. Coś pięknego. Zaraz zobaczymy, jak się to wypłukuje. No nie wiem, co powiedzieć, no. Kurczę, nie wiem. Z tym osuszaniem, nie wiem, no. Siedzi, słuchaj. Siedzi i on tak naprawdę, jeżeli chodzi o osuszanie,
To powinien jakoś spływać, cokolwiek, nie wiem. Ale tutaj no... O, właśnie, wiem jakie było hydro na szybie. Poślizg ma naprawdę fajny. No kurczę, jadę i... No jest dobrze, jest dobrze. Co jest grane? Płuczemy. Teraz wjadę na machę. Nie, wjadę jeszcze na szybę. Ale się skurkowany pieni. Zobacz, co jest grane. Jakoś tak... Czuć, że on tu ma coś w sobie. Takiego, kurczę, że... Ciekawe, czy będzie uzupełniał. Przejdźmy na maskę. Zrobię tylko połowę, słuchaj. I zobaczymy. Teraz będę pukał. Słuchaj, długo siedzi. Znaczy, aura mu fakt, że mu sprzyja teraz, nie? Wieczorkiem. Po godzinie 19. Dobra. Zobaczmy. Oj, tak. Na lakierze gorzej. Na lakierze, słuchaj, gorzej. Słuchaj, hydro było lepsze przed myciem. Ale... Tak jakby zaczynał, zobacz jak się fajnie odrywa. O kurczę, malutko wody. Zobaczmy szybę. O tak, szybę uzupełnia fenomenalnie. Powłok to, czyli powłoki będzie uwielbiał. Zobacz, mało wody na aucie. O! Teraz tak, na lampie praktycznie nie było hydro. I praktycznie nie ma. Wiesz co, dziwny ten szampon. Zobacz, tam jest fajniejsze hydro. Zdecydowanie tu jest bardziej zmulone, ale zobacz, tu mniej wody jest. Spójrz. Nie, tak samo. Wiesz co? Tak naprawdę myje się fajnie. Czy uzupełnia? Na pewno uzupełnia niewidzialne wycieraczki. To teraz przejdziemy na drugą stronę, tam gdzie mam powłoki. Zobaczymy, co zrobi z powłokami. Chcę zobaczyć, jak się będzie myło na powłoce. Bo czuję, że będzie dobrze. Nie no, zajebiście się nie myję, naprawdę. Kurde. Ale wiesz co, nie czuję tak, żeby on jakoś strasznie uzupełniał. Woda stoi. Z reguły te właśnie z woskiem szampony, to ta woda szybciej spływa i widać jak wody zostało mało. Teraz jeszcze zobaczę ten panel. Wiesz co, tak jakby zebrał to, co wcześniej się działo, a się działo delikatny szampon. Tak jakby, słuchaj, jakby taflował, jakby było mało wody. O, i zjeżdża, naprawdę, woda zjeżdża. No super. Zobaczymy jak na powłoce, czy to samo będzie. Jeżeli tak, no to zajebiście. To znaczy, że będzie idealne na letnie klimaty. Uwaga. No zobacz, on siedzi. Trzyma się jak wściekły. No kurde, tak. Tu szybszy zjazd. Powłoki uzupełnia obłędnie. Sam z siebie nic nie daje tak naprawdę. Czy jest fajny? Wiesz co? Fajny. I nie dlatego, że ja tam chwalę tą firmę. Firma jest tania, ale szampon ogólnie daje przyjemność z mycia. To jest raz. Dwa, uzupełnia jak masz zabezpieczone auto. Jeżeli nie ma zabezpieczenia, to zjeżdża taflą. Mało wody, naprawdę. Nie ma zabezpieczenia, zjeżdża taflą. Tutaj widać, że już nic nie ma. Umyjemy ten kawałek, zobaczymy. Tam na końcu zdechło. Przejdę na tą drugą stronę. Wezmę, o, mniejszą rękawicę wezmę, żeby tylko jedno miejsce zaatakować. Okej.
Ale tak czy tak fajnie. Tu powiedzmy, tutaj stała woda. Zobaczmy, co on zrobi. W ogóle fajny poślizg, naprawdę. Bardzo przyjemnie się nim myje. Kurczę, muszę zobaczyć, jaka cena, bo czuję, że tutaj cena do jakości będzie śmieszna. I co? Zobaczmy. Tu zjeżdża, tu. Czy coś się dzieje? Nic się nie dzieje. Jeżeli miałbym go używać, to tylko na powłoce lub na niewidzialnej wycierasce, więc sam z siebie... Nie, no zjeżdża woda, patrz. O kurde, zobacz. Tu woda stała. Patrz, co się dzieje. Ty, no pięknie, zobacz. Tu stała woda. No i osusza. Czyli na aucie, gdzie wspomaga osuszanie, żeby nie było. Uzupełnia. Tam, gdzie jest, tu na przykład na tym panelu nie ma nic już wody praktycznie. Tu na masce, gdzie była powłoka, zdecydowanie krople są kształtniejsze, to jest raz, ale jest jakby mniej wody. Zobacz, tutaj jest tego nawalone mnóstwo. Szyba uzupełniło na maksa. No i tutaj niestety, tu gdzie powłoka, no kropelkuje. Kropelkuje, ale zjazd jest fenomenalny, uzupełnia. Bajka. I teraz tak, czy szampon ma właściwości osuszające? No tak, z tego względu, że zobacz, podchodzę. Tafla była tutaj dotąd, zobacz. Jak jeszcze raz bym przejechał, czuję, że to też by znikło całkowicie. Więc ma, raczej może inaczej. Ma tendencję do taflowania, o. Do zjazdu wody. Oczywiście nie wszędzie, tak jak widać, zjedzie. Więc, kurczę, no ciężka sprawa. Ale sama przyjemność mycia jest bardzo fajna, naprawdę. Podoba mi się to, jak nim się myje. Fajnie się pieni, fajny zapach, fajny poślizg. Do tego jeszcze uzupełnia powłoki, niewidzialne wycieraczki i jak masz słabe zabezpieczenie, to go podbije i będzie taflował. Zobaczymy jeszcze tam. Wezmę rękawice. Chcę zobaczyć tutaj. Tu siedzi Gionik. Tutaj Moonlight, który zdechł. A tu Gionik Kencoat, który ma się fantastycznie. Bardzo jestem ciekawy. Ogólnie to słuchaj, chyba umyję całe auto i zobaczymy się za chwilę i powiem ci, jak wrażenia. Ok? Bo tak kurczę, mycie na raty to żaden luksus. No dobra, słuchaj, sprawa ma się tak. Tu umyłem, zapomniałem, polazłem sobie tam, poszedłem sobie na drugą stronę. Wściekle siedzi na lakierze. Tu jest powłoka, to powinien zjechać. Zobacz, on cały czas siedzi. Obłędnie, trzyma się jak głupi. Teraz tak, teraz uzupełniłem jeszcze tutaj, drugi raz, ale bez rozcieńczania, czyli sam szampon, czyli bez wypłukiwania rękawicy, bo tu już tutaj myłem i wypłukałem, więc sobie mogłem na to pozwolić. Zobaczmy teraz. Słuchaj, tak jak było, tak jest. Co mi się podoba, to, że będzie dobry na letnie klimaty. Trzyma się lakieru jak głupi. Cały czas siedzi. Poczekaj, sobie odwinę tylko. O, dobra. Zobaczymy pukanie tutaj. Obudził, nie obudził. Kencoat. Tak, zapisałem się. Wiesz co, niewiele się zmienia. Tyle, że się trzyma lakieru. Tak, nic się nie zmieniło. Troszeczkę uzupełnił. No dobrze, słuchaj, co do szamponu? Fajny. Fajnie się myje. Zajebiście długo leży. Czy uzupełnia? Wiesz co, średnio. Tutaj, gdzie woda stała, tak stoi, więc tutaj nie ma możliwości, jeżeli chodzi o osuszanie. Na początku myślałem, że tak jest. Nie, po prostu, znaczy może inaczej. Ja bym go traktował jako zwykły szampon na letnie klimaty, który potrafi bardzo długo siedzieć, naprawdę bardzo długo. Zobacz, to jest niekończąca się historia. Tutaj też umyłem, zapomniałem i on cały czas siedzi na okrągło. Tak naprawdę tylko gdzieniegdzie są przebłyski. Super, bardzo fajny. No niestety leży tutaj wydajność. Kwestia jeszcze ceny. Ale tak czy tak przyjemność z mycia jest naprawdę bardzo fajna. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć! Dzień.